Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jest mi niesamowicie miło, Arkadiusz, pan Pawłowski z tej strony. Prowadzimy, no niby rundki, ale chciałoby się powiedzieć, że dzisiaj to będzie prawdziwy festiwal. Arku, przerwie ci. Tak? Na chwilę. Ty masz być, kurwa, w strachu. Z drzewa spadłeś, kurwa? Jebnij się. Siadł tam. Obciąć mi fiuta i siadaj, kurwa. Co się... Masz być w strachu, siedź tam. Dziewczynko. Co się właśnie wydarzyło, panie i panowie? Dziadka pojebało, ty. Ty masz być w strachu, siedź jebnij tam, się w łeb. Kurwa. Z drzewa spadłeś? Morda. Siedź. Cichutko. Dobrze, moi drodzy, ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, a to miały być rundki, miało być przyjemnie, miało być sympatycznie, miało być śmiesznie, miało być cringe'owo i wydaje mi się, że to ostatnie zdecydowanie tak, cringe'u nam tu nie brakło, ale rozpoczęło się na zupełnie innych emocjach niż się spodziewałem. Dariusz Lewka-Śmierczuk, no i oczywiście Ludwiczek, Kacper Bociański, to są bohaterowie dzisiejszego odcinka, pierwszego z dwóch, będzie jeszcze drugi odcinek z Dawidem Załęckim oraz Don Diego, który będzie poprowadził Mateusz Kaniowski, ja jestem zaszokowany. Darek, skąd taki mocny początek. Słuchaj, zanim ci odpowiem, mam do ciebie pytanie. Kim jest, kurwa, ten Ludwiczek? A kim ty, kurwa, jesteś? No na czym ty zabłysnąłeś? Kurwa, kim jest ten Ludwiczek? Na 11 nokautach żeś zabłysnął, więc, kurwa, co ty do mnie teraz mówisz, ty? Ty masz tam siedzieć cicho, nie odbywa się. Jestem Darolew, nie mam mózgu. Ty z drzewa spadłeś, kurwa, czy co? Jestem Darek, nie mam mózgu. Powiem szczerze. Kim jest ten, kurwa, Ludwiczek? Ludwiczek jest, no, przede wszystkim człowiekiem tutaj... Już mi jakoś ładnie przedstawić. Można powiedzieć, że Ludwiczek jest... Możesz dokładnie opisać, bo to jest idiota, więc wiesz, musisz krok po kroku mu, wiesz. No ale kto spadł drzewo, ja czy ty? Czekaj, to Darek, ja aż zapytam. Jak ty spadłeś, kurwa, na matę 11 razy. Razy, chłopie. Jak ty wyglądasz, ty spadłeś, kurwa, na matę 11 jak razy. Jak ty wyglądasz, kurwa? Darek, kurwa, zawsze lepiej niż ty. Darek, no. Siedź tam, kurwa, masz być w strachu. Co ty pierdolisz? Zapij. Zamknij mordę, no, kurwa. Strachu, nie wystraszaj, nie buraczku, kurwa. Dareczku, pozwól, że... Wieśniak jesteś, jak zaraz, zobaczymy, jaki będzie wieśniak, kurwa. No. Dobrze, Dareczku, pozwól, że otworzę, pytaniem. Ale on już jest mój. Skąd taka agresywna reakcja na sam start? No i przede wszystkim, czy rzeczywiście nie masz zielonego pojęcia, kim jest Ludwiczek, czy... Nie, próbuję mi wejść do głowy, kurwa, pajac. A, siedź tam, kurwa, nie odzywaj się, jak nie pytali cię, to zamknij się. Jego strój mnie troszeczkę wkurwił, nie wiem, co on tutaj, co on prezentuje. Wydaje mi się, że najpierw z drzewa spadł, a później, kurwa, przyszedł do studia. Okej, dobrze, no to... Pierdolę sedarka na śniadanie, bo zgórniałem. No, tylko to ci pozostało, kurwa. Markowy baton. Chcesz jednego? Będziesz, kurwa, rąbany, kurwa. Chcesz jednego, Marek? To ja wykorzystam... Ale jesteś pierdol, zaraz mnie wkurwiłeś, naprawdę. Mhm. Dobrze, panowie i panie i wszyscy. Ja w tym momencie wykorzystam chwilę. Panowie, chwila. Na jeden strzał. Dojdziemy do tego, ale zanim to nastąpi... Na jeden, kurwa, klaps. Hajdę przejść. Każdą swoją walkę, jednym strzałem. Hej, słuchajcie. Spadasz, kurwa, jak kasztan, kurwa, z drzewa. Zobacz, jak ty wyglądasz, kurwa. Ani razu jeszcze nie upadłem, 11 razy, kurwa. Buraku jebany. Jak dzieciom, damy się wykrzyczeć, a później pójdą do kąta. Ja tylko przypomnę, co tu się w ogóle dzieje. Oczywiście Heilig 6 już w przyszłą sobotę, 18 marca, w legendarnym katowickim spotku. Ostatnie bilety na galę, dosłownie ostatnie sztuki, są dostępne tylko w serwisie eventim.pl. Sprzedaż pay-per-view ruszyła na highlife.tv. Kupujcie pay-per-view. Szybko zacząć tutaj odpowiedź na to pytanie. Przed chwilą, kurwa, na backstage'u podchodzę, czekaj, podchodzę, ty teraz się cichutko. Podchodzę i podaję Darkowi rękę, milutko, wszystko jest okej. Okay. Wchodzę tutaj, a on, kurwa, odpierdala jakiegoś pajaca. No to tylko, że zaznacz, że ty mi podałeś rękę, a nie ja tobie. A to jest duża różnica. Bo jestem, kurwa, kulturalny. Bo się, kurwa, boisz, kurwa. Bo jestem, taka, kurwa, jest kulturalny, jesteś, kurwa, buraku. Ze strony. Bo mnie matka wychowała, kurwa. Zachowujesz się jak jakiś, kurwa, nie wiem, neandertalczyk, kurwa. Dobrze. Człowieku, jak ty wyglądasz, kurwa? Jak zawsze ludzik, lepiej niż ty, kurwa. Szkoda, że się nie przebrałeś za ten ludzik Michelin, kurwa. No, ja wyglądam jak ludzik Michelin, to się nie muszę przebierać. I ludzik Michelin ci wpierdoli. Kurwa, ja... Już się nie mogę doczekać. Ciebie tam za niedługo postawiam. Czekam, Daruś. 1-12. No dobrze, Darek, to teraz ty powiedz. Jak ty się czujesz z tym, że ktoś, no, dwa razy młodszy od ciebie mówi do ciebie w taki sposób? Ja przede wszystkim chciałbym mu podziękować za to, że wziął walkę, no bo to jednak jest... U mnie ma za to szacunek, ale już to się skończyło. Dzięki ci za to, że wziąłeś tą walkę. Masz jaja, że wziąłeś walkę z lwem. Ale od tego czasu, od tego momentu już koniec umilania. Tym bardziej to, co powiedziałeś,
będziesz kurwa kraszec, smaszec w klatce. Zobaczysz, co to jest walka i za niedługo się już o tym nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz, kurwa. Dobrze, Ludwiczko, w takim razie pytanko do ciebie. Mhm. Ty chyba też przyszedłeś tutaj w zupełnie innym nastawieniu. Przyszedłeś się pobawić, prawda? Stary, ja kurwa nigdy nie miałem do nikogo złego jakiegoś nastawienia. Szczerze, strasznie mnie zirytowało twoje zachowanie, Darek, i rzuciłem parę niecenzuralnych słów. Koło dupy mi to lata. Zamknij dupę teraz, bo ja mówię. Koło dupy mi to lata, czy to zainteresowało, czy nie. Zamknij pizdę, dziękuję bardzo. Kurczę, no zszokował mnie, no. Co mam więcej mówić? Dostanie wpierdol za to, że jest chujem. Znowu, kurwa, poziomą piszer upośledzony Darole. Pierdoliłeś się z drzewa, kurwa. No, bo umiem skakać po drzewach. Napierdalasz takie marne lewki. Masakra, kurwa. Okej, no dobrze, no to porozmawiajmy w takim razie. Jest kurwa zjedzony. To kurwa, stary, widzisz ten brzuch? To ja zjadam takie, kurwa, lajonki, kurwa, na śniadanko, kurwa, obiadek, a deserek już 18 marca. I się, kurwa, nie wywiniesz. Wiesz o tym? Wow! 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 Tylko to potrafisz zrobić, co? Wow! Po tym kurwa. Naprawdę, z kamerą wśród zwierząt, panie i panowie. Dobrze, powiedz mi, Ludwiczku, jaki był zamysł przy tej twojej kreacji? No bo powiem szczerze, że mi od razu przyszło do głowy tylko i wyłącznie, kogo chcesz dziewczyno, ja wiem, Tarzana. Tarzana. No to powiedz. Oczywiście, tak, ja się przebrałem tutaj za króla dżungli, za Tarzana, skaczę po lianach. A co to są liany? No kurwa, Darek, ja wiem, że akurat... Nie wiem, co to jest lian, kurwa. No właśnie, kurwa, ja się domyślam, że ty akurat nie wiesz, co to jak jest lian. Jak drzewa to po lianach se może skakać. Ty myślisz, że lian to jest takie imię, kurwa. Tak, lian Neeson. Lian Neeson. Ja pierdolę. Jesteś, Darek, ewenementem, kurwa. Napierdalaj. Jak ja mam, kurwa, cię bić, jak ty jesteś taki głupi, kurwa, ty. No właśnie, wiesz co, pociągnijmy ten temat. Jak ty będziesz Darka bił, jeżeli po raz pierwszy tak naprawdę, i to nie jest jakoś bez szacunku do ciebie, ale po raz pierwszy Darek jest uważany za sporego faworyta. Oczywiście. Jego rekord oczywiście przemawia zdecydowanie przeciwko niemu, jego być może wiek, no ale z drugiej strony doświadczenie przemawia za nim. Pytanie, jak ty się czujesz? Jesteś mniejszy? No jesteś, wiele osób spodziewa się, że będziesz totalnie bez formy fizycznej, masz malutkie rączki. Jak tymi malutkimi rączkami będziesz nokautował naszego potężnego lwa? Kurwa, ja mam dużo mówić. Darek, kurwa, teraz się uśmiecha, ale wie, że dostanie w pierdol. Lekceważy mnie. Kurwa. I mi się to podoba, że on mnie lekceważy. Bardzo mi się podoba, że jestem underdogiem dobry w tym starciu. Dobry jesteś, ananasych, zamknij pizdę. Bardzo mi się podoba, że jestem underdogiem w tym starciu. I nie mam presji na sobie. Po prostu wchodzę, smażę ten kraszet. No, i ale nie powtarzaj, Polwie, no jak, kurwa, co to za powtarzanie, bo ja mi się, kurwa, będę sobie mówić, nie mówisz, nie masz swoich słów? Mogę. To, tak, kurwa, mocno spadłeś, że zapomniałeś nagle, co powiedzieć. Łatwiej kurwa. Zostaniesz rozpierdolony. Darek wgnieciony. Dobrze, Darku, to w takim razie pytanie do ciebie. Jak ty się czujesz z tym, że po raz pierwszy jesteś faworytem? Czy to w ogóle ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? No i czy jest to coś takiego, że w momencie, gdybyś tę walkę przegrał, no to jest to dla ciebie o wiele większy cios, niż przegrywasz z zawodnikami takimi, no, mocniejszymi. Bo to jest jednak ktoś, kto do treningi podjął zdecydowanie jakby później niż ty. Jest to osoba o wiele od ciebie mniejsza. No, istnieje szansa, że cięższa, jak warunkami fizycznymi. Na 100%. Cięższa, ale mniejsza. No ale głupsza. Ja się śmieję, kurwa. Kurwa, ty. Darek mówi. Darek, a to dużo zmienia, kogoś, nie? Jest głupszy, ty. To jest niesamowite. No to jak się czujesz w roli faworyta? Nie, dobra, już poważnie odpowiadając, nie lekceważę go, bo wiadomo, że dziękuję mu oczywiście za to, że przyjął tą walkę, bo jednak się wysypał Sekwento, wiadomo, że tam jakieś problemy z kontuzją i to no trudno, wracaj Sekwento do zdrowia, pozdrówki. Baran, wiadomo, się obsrał, no bo wiadomo, lwa to trzeba się bać, kurwa. No, strach się bać, kurwa, ciebie. Baran nie wiedział, kim jestem, kurwa, jak się bije. Dopiero jak zobaczył walkę z pasikonikiem, to wtedy się przekonał. Baran? Dlatego się, czyli kurwa, Andrew Gazda, mówisz Andrew Gazda, tak. O Gaździe. Wydaje mi się, że Andrew Gazda... A dobrze się pokazałeś, Filipie, w chuj. Zamknij tą pizdę. Był załatwiony, miał się bić, no niestety coś tam się stało, wycofał się, nie wiem, to jest w jego głowie. Jego szanuję za to, że wziął tą walkę, ale od tej pory już teraz... Koniec, stop, śluz, dostaniesz w pierdol, będziesz bity i you are shit. Wiesz co, Arku, chciałem jedną rzecz zawsze powiedzieć, zawsze to było moje marzenie, Oktagon zweryfikuje.
No dobrze, panie i panowie, wy także możecie zweryfikować tutaj naszych zawodników pytaniami, więc piszcie SMS-y 72550, czekamy na wasze telefony. I myślę, że chciałbym zadać jeszcze takie jedno pytanie, odrobinkę podgryzające, które zostało zadane w komentarzu przez naszych widzów i przejdziemy do waszych pytań, więc szykujcie swoje pytania, bo myślę, że to będzie najciekawsze. Darek, to jest pytanie do ciebie, ale ty też jakby przygotuj sobie, myślę, odpowiedź. Ludzie mają dysonans. Nie wiem, co to jest. Dysonans. Ludzie nie są przekonani, jak cię klasyfikować. Czy ty jesteś zawodowcem, który ma słaby rekord? Czy ty jesteś amatorem, który robi jakby, aspiruje do freak fightów i przez freak fighty się wybił? Czy ty jesteś bardziej takim... To ponownie to nie jest ode mnie, ale to jest też ważne, bo część ludzi też uważa, że ty jesteś takim trochę klaunem, że ty nie jesteś ani zawodnikiem, ani freakfighterem, po prostu jesteś tutaj, żeby dawać rozrywkę tym swoim ła i tak dalej. Jak ty siebie klasyfikujesz? No wiadomo, w organizacjach freakowych trzeba troszeczkę poddymiać, trzeba być tym showmanem, o to tu chodzi, żadna stypa, trzeba się tu bawić i to jest głównie polega na zabawie, ale odpowiadając ci na pierwsze pytanie, byłem kiedyś zawodowcem, tak. Biłem się z bardzo dobrymi zawodnikami, typu Kołecki, Adam Niedźwiedź, to są zawodnicy, którzy biją się w KSW, także nie ma tutaj o czym gadać. Nawet z tym jednym miałem dosyć wyrównaną walkę, dopóki ta kontuzja się nie wydarzyła, te kolano nieszczęsne, gdzie już to wszystkim tłumaczyłem, że 3 tygodnie przed dostałem bardzo ciężkiej kontuzji i też chłopak był po prostu bez zawodnika, bo już wcześniej też mu się wycofywali zawodnicy. Zgodziłem się na tą walkę pomimo tej kontuzji i tak się ona właśnie skończyła. Chujowo dla mnie, ale wziąłem walkę i tak jak mówię, no jest to bardzo fajne, że on wziął tą walkę, bo ja też tak kiedyś zrobiłem, także rozumiem to i za to mu dziękuję. Ale teraz można mnie nazwać tylko freak fighterem, bo ja już nie trenuję jak zawodowiec, nie przygotowuję się jak zawodowiec, nie trenuję na grupie zawodowej. Oczywiście sparuję, robię tam treningi, ale to robimy sobie w takim swoim gronie, wiadomo, w jednym klubie, w drugim. U mnie coś tam robimy, także to, co mi zostało z poprzednich walk, to jest, wiadomo, moje doświadczenie, na tym bazuję, także teraz jestem tylko freak fighterem. A jak ty klasyfikujesz swojego przeciwnika? Czy to jest zawodowiec, freak fighter czy żart? Kurczę, no, ja Darkowi nie chcę ujmować, bo ma swoje przewalczone w ringu i z tym no, nie mogę jakby powiedzieć, że wiesz, że Darek leciał w chuja, bo na pewno się do tych walk wszystkich przygotowywał przez wiele lat i wiele lat trenował, ale no, teraz jego postać jest... Ja generalnie zawsze byłem fanem w chuj twojej twórczości, chujowo, że ci mówię to w tym momencie, jak mi wkurwiłeś. Ale fajnie, żebyś wiedział, że cię lubiłem wcześniej, teraz mi wkurwiłeś, już cię nie lubię. Może po walce jeszcze cię polubię, zobaczymy. W każdym razie, no, ani to freak fighter, ani to fighter. Dostaję w pizdę od każdego po kolei. No. A widziałeś moje walki? Tak, widziałem wszystkie. No i to co powiesz o ostatniej walce na przykład? Mówisz, że dostawałem w pizdę. Dostałeś w pizdę. Czy dostawałem w pizdę? Powiedziałem ci, że dostałeś w pizdę. Czego nie rozumiesz? Mam powtórzyć jeszcze raz. Dostałeś. Zobacz sobie jeszcze raz tą walkę. D-O-S-T-A-L-E-S. Ta walka była na moją korzyść. To jak dostawałem w pizdę? Masz rację. Na końcu jest M. Ja ci to wytłumaczę. Jeżeli ktoś wchodzi do klatki, dostaje w pizdę, czyli jest cały czas presja, ty się cofasz, ty dostajesz w pizdę. A czy ja się cofałem? Czy szłem do przodu, napierdalałem? O czym ty gadasz? Oczywiście, pierwsze, ja to rozumiem. Nie masz pojęcia, kurwa, o walkach. Okay. Ale ty się przekonasz w nie klatce, mam pojęcia i ci wpierdolę, jakie to są, kurwa, emocje. Dobrze. Już będziesz zesrany. Już się nie mogę doczekać. Klatki, a tam cię, kurwa, zmiażdżę i zobaczysz, co będzie. Da, bo tak, bo przecież lepiej jest graźnie. Marek Molak, kurwa, tak samo wszyscy mówili. A po walce było co? Wszyscy przychodzili, Dareczku, jednak masz rację, kurwa, szacuneczek. Jednak te doświadczenie, to jest co masz, to jest to. I dostaliśmy w pierdol. Ale przynajmniej się przyznali do tego. Jesteś zajebisty, Darek. Tak samo będziesz mówił. Jesteś zajebisty, jesteś królem MMA. Wszystkie twoje walki były przezajebiste. Masz rację, oddaję ci szacunek. Ostatnią walkę też, według mnie, wygrałeś przed tym, jak dostałeś pizdę. Więc tak. Jako człowiek, legenda, instytucja, ty możesz się zastanowić, wymyślić okrzyk. Może proszę podejść, bardzo. Bliżej jeszcze za szybko na face to face. Dobra. Na razie w swoim kierunku, ale powtórzymy to podczas face to face'a oczywiście. Proszę bardzo. Dostajesz pierdol 18 marca! Okej, okay, usiądźcie, panowie. Dobrze? Ja się cieszę. Było żenujące. Jakby miało być żenujące, było żenujące. Bardzo dobrze. Osobiście bardzo, bardzo dobrze kojarzę... Jaka jest różnica między nami największa? Że ty, lew, masz tylko w ksywce, a ja mam serce lwie.
Zobaczymy w końcu.